Witamy się kolejnego dnia. Ja zabieram się za robienie bagietek. Już sobie wczoraj przygotowałem ciasto, a dzisiaj sobie je zrobimy. Martusia mierzy nowe buty. O, to było... Dobra, przepraszam. Chciałaś po prostu pokazać buty, no? Tak, o to chodziło. No. Martusia, jak widzimy, zamówiła sobie 756 butów. Nie, bo ja zawsze zamawiam dwie pary. Wiem, że w danym sklepie rozmiarówka bywa różna, bo jak mam sprawdzone, że zawsze mają taką samą rozmiarówkę, to zamawiam tylko te, które potrzebuję. Natomiast tutaj wiem, że raz chodzę w 38, raz w 39. I tak właśnie było z tymi szpilkami. Normalnie mam takie 38, a tutaj musiałam zamówić 39. Oj, to na ryby! Ty to... Nie, idę po te, bo te zostają. Są śliczne, do sukienki. Nawet do tych dresów z tą bluzką. Idealnie. Nie, no po prostu powiem ci, że mogę iść w świat. Przez pomalowanie tutaj tej części na beż zrobiło się tutaj mega jasno. Cześć! I wygląda to o niebo lepiej. No. A tutaj są jeszcze buty. No tak, no tych nie zauważyłem. Tutaj mam już przygotowane ciasto. Ciasto na bagietki. Tutaj mam przepis i możemy działać. Idealny przepis na bagietki znajdziecie w naszym e-booku, który jest dostępny na stronie enjoyment.pl. I właśnie tak wygląda ciasto. Będzie pysznie. Zobaczcie, jakie wyjdą. Ja sobie teraz muszę uformować 4 bagietki z tego ciasta. Ciasto jest obtoczone w oleju, więc ono się tak nie klei do deski. Ciasto jest świeże wyciągnięte z lodówki. Znaczy odczekało 20 minut, żeby złapało temperaturę pokojową. Natomiast jest jeszcze zimne. Strasznie, czuję się jak na szczupłach. Wyglądam jak baletnica. Ja już chodzę na czubkach palców normalnie. W krzyżu mnie łomie. W krzyżu cię łomie? Biedaczu. Gdzie mi to z tymi kuślami? Pokażę wam. No, wyginają mi się stopy w drugą stronę. No, są śliczne. Słuchajcie, obcas mają piękne, bo tutaj wygląda jak szpilka, ale patrzcie, on jest taki gruby. O! Natomiast, ja nie wiem, one mają chyba z, nie wiem, 12 cm albo 11,5, a moje maksimum na moją długość stopy, mam wrażenie, to jest 10,5 cm. I to jest maks, które mogę osiągnąć. Przyłożę sobie jeszcze do tych. O! No, patrzcie. A tamte już są według mnie wysokie. No, tu jest centymetr różnicy będzie. Jak slik. A ty nie rób slik, pslik. Nie lub slik, pslik. Dobra. Nie lubię plik. Niestety, pomimo tego, że buty są śliczne. O co chodzi? Ja znalazłam w Half Price takie buty właśnie beżowe, bo potrzebuję takich do spodni. I one były przepiękne, ale kosztowały 300, były trochę za małe dla mnie. No w takich, wiecie, skarpetach typu rajstopy byłyby ok. Natomiast za 300 to one już były takie mocno zmęczone życiem, a były tylko przymierzane. Te jakoś dziwacznie mi się tu kończą i robią mi łydki jak przyciski do betonu. Nie, niestety, pomimo tego, że ten obcas jest rewelacja, strasznie mi się to podoba, to nie. O Jezus, odpoczywam normalnie. Bagietki przygotowane, teraz będą sobie przez godzinkę odpoczywać. Ja je zawsze dzielę właśnie jakimś materiałem, taką ściereczką, żeby się do siebie nie stykały, a żeby fajnie rosły. I one będą teraz pod przykryciem cały czas czekać na kolejny etap. No i nasze bagietki są gotowe. Pyszniutkie, ładniutkie. Gdzieś takiej wielkości wychodzą, jak tutaj zobaczycie moją rękę, no to one są takiej długości. Bagietki 4 wychodzą. Możesz się ścisnąć. Aż byś chciała taką. Czekam, aż ostygną, żebyśmy mogli je zjeść. Już niedługo, jeszcze chwilkę. Głodna jestem. Też jestem głodny. Czekam jak na zmiłowanie. Mikołaj też już przyniósł sobie swój kubeczek, bo on chciał, żebym już mu odkroił. Niestety, trzeba poczekać. Może użyjmy tego kocóweczka, nie będzie tego widać. Nie będzie widać. W ogóle nie widać. Mikołaj bym muszę teraz ukroić. No dobra. Dobra? Mm-hmm. To jest słona? O, chrupy słyszysz? Słyszysz, że chrupy. Czyli zaczęłam jeść bagietkę. Nie skończysz? No. Mikołajowi trzeba odkroić kawałek.
Ktoś mi tu zabrał jedną. Bardzo chrupi. Mm. Teraz ten nasz przepis z szynką parmeńską. Z świeżym masełkiem. Jak ona ciepła. To mi zimno. No. Daj mi ją, ja sobie podkroję Mikołajowi, ukroję kawałek. A ty zaraz będziesz gryźć dalej, daj mu odkroję kawałek. To ci odkroję ten twój. Zobaczymy, co Mikołaj powie. Idziemy sprawdzić. Jeszcze ciepła, to on tam może być, będzie pewnie narzekał, że ciepła. Albo on nie lubi ciepłych. Oczywiście robot włączony przez Mikołaja. Cześć Mimi. A ty się już układasz do spania? Przyniosłem ci tą bagietkę, spróbuj. A ty wolisz chyba środek, co? To przerwijmy. O, i teraz spróbuj. Mam mleko. Masz mleko. Jak smakuje? Tak. Pycha jest. Fajnie chrupka. No. Jednak kurczę, swoje pieczywo zupełnie inne. I fajne w środku. Jest przepyszne. Za każdym razem jak pytam, jakie Krzyś chce bułki, to chce zawsze bagietki. A te, które ty robisz, to jest po prostu deklasują tamte. Z każdego innego sklepu i piekarni. Ktoś kosi. Ty co, idziesz spać? Chcesz na dużym łóżku? Nie ma Mikołaja! Dziś będą pięknie rosły nam kwiatki. Czary! Jesteśmy już po śniadanku pysznym i teraz będziemy sadzić sobie ostnica, inaczej to się nazywa. Ostnica? Tak. Tak, też. Zaraz. Taka trawa, która tak wieje bardzo na wietrze, która się tak właśnie zademonstruję. O właśnie, tak wygląda na wietrze. Wzięliśmy sobie sadzonki z tego względu, że one kosztowały 4 zł, a taka gotowa, wyhodowana jest od 15 do 30, tam 9 zł, w zależności jaka to jest wielkość. I dlatego dzisiaj spróbujemy sobie je zasadzić. Spróbujemy zasadzić je w ziemi i spróbujemy też zasadzić sobie je we włóknie kokosowym. Mamy takie włókno kokosowe. Zamówiłem przez internet, jej się zamacza po prostu w wodzie i ono rośnie i robi się z niego taka jakby ziemia. Zobaczymy, w czym będzie lepiej, w czym nam to lepiej wyjdzie. Tak. Mamy włókno kokosowe i musimy je wsadzić do wody. Aby je wsadzić do wody, musimy mieć wodę. Więc bierzemy wodę i musimy je po prostu chrupnąć do wody, ale nie mocno. Właśnie tak chciałem. I czekamy, aż urośnie. Patrzcie, maciesy! Ja też! O, to super! To cieszymy się razem. Będziemy, Mikołaj, do doniczek to wsypywać, wiesz? Ja ci pokażę, do której, jak. A mogę mieć podwójne? Okej. Jednak pojedyncze. Mamy jeszcze trawy pampasową. Kupiłeś? Tak, dwie. To nie wiedziałam. Dwie trawy pampasowe, tak wyglądają. Co, jak to sypiemy? Najpierw włókno kokosowe, potem ziemię, czy najpierw ziemię, potem włókno kokosowe, ziemię. Czy najpierw trochę ziemi, potem trochę włókno kokosowe, potem ziemię? Włókno kokosowe utrzymuje więcej wilgoci niż ziemia i ono niby to kumuluje. To w którym miejscu było? Ale ja chciałem spróbować tak, żeby jedną całą doniczkę dać włókna kokosowego, no nie? A drugą tak pół na pół, a trzecia tylko ziemia, żebyśmy wiedzieli, wiesz, że co jest najlepsze, no nie? Musimy już to przetestować. No to trzeba podpisać. No to podpiszemy. Mikołaj, na razie do tej nasyp ziemi. Do tej nasypiemy ziemi. Chyba najpierw te ponytails, co? Spróbujemy. Dobra. A faktycznie, ostnica mocna. No ostnica, mówiłem, że ostnica. Kocham tłumaczenie angielskich jakichś tytułów, nazw na polski. Ponytails, po polsku, ostnica mocna. Na jaką głębokość to się sadzi? A ja nie wiem. Pół centymetra. No woda wsiąkła. Nie ma wody. Po ty kuruza. Ej, jak się lubię pobrać.
I do trzeciego samo to? Czekaj, do trzeciego proszę. Samo to, no. Dlaczego robimy to w domu? Bo nie będzie, ej, mogliście to robić na polu, nie byłoby takiego syfu. No i pewnie macie rację, tak? Ale zimno piździ złem na zewnątrz, tak, że po prostu człowiek się martwi o własne życie. Dobra, cholera. Drzewa. Tak, zaraz będziemy sadzić drzewa. Drzewa. Tak, będziemy już robić drzewo. Nie. No to musi się tu i namoczyć, a teraz będziemy siać nasionka i mamusia ci pokaże, pomoże. Bo mamusia ci te nasionka tam ma. Brudne. No to będą brudne, ale to tak się robi przy ziemi, wiesz? To żaden problem, bo zawsze można się umyć. Kokos, dobra. 50 na 50 i ziem. No i super. I będziemy wszystko wiedzieć, gdzie co daliśmy i zobaczymy, co będzie szło najlepiej. Obstawiajcie, za miesiąc się zgłosimy. No, za miesiąc będziemy robić aktualizację, to zobaczycie sobie, co nam najlepiej wyszło. Teraz po całości? Po całości posyp teraz... chyba, no nie? To będzie chyba najlepiej. Tylko pytanie, czy dajemy całe opakowanie, bo tego to jeszcze nie wiem. Nie wiem, ja bym posadziła całe opakowanie i tak porozrzucała po górze. Tak zrób. No, tego jest tyle, że tam całe opakowanie... Opakowanie. Tego jest strasznie mało. To tyle. Będziesz musiała się umęczyć, żeby dać to wszędzie. No, też tak są. No nie, no jednak na tą doniczkę nie jest tego tak mało, jakby się wydawało. Następne. Ale to leci. Wow! Leci! Leci, leci! Leci, leci! Noszę olejki! No i zrób się wsiup. No musimy następny, tu już nie ma, zobacz, puste. Kolejne! Kolejne, super! Mama, kolejne! To otwórz! Myśmy to już, o, już żeśmy otworzyli oba. O, nie wyspał się? O. Sypu. O, jaki dźwięk! Chodź, dawaj rączkę i tutaj robimy sypu. No. No to tak. Sypu. To jest trawka, Mikołaj. Trawka. Nasionka, no. Sypu. Trawka. No, proszę, sypu. No więcej. Ale to musimy rozsypać po całym, dlatego ci daję na rączkę, no. Daj rączkę. Sypu. Możesz zobaczyć, czy jeszcze coś tu jest i zrobić sypu. Teraz zrób tak klep. Klep. Delikatnie, Jezu. Patrz tak. Klep. No, będziesz miał brudne, bo to sadzimy, wiesz? Czemu tu jest taka dziura? Mikołaś. A Mikołaj chyba nacisk tak mocno, co? No chyba. Dobrze, no to już może odłóżmy. No ja to może zaniosę tam, co? Tak, to ja już to niosę, skoro już niosę. Dajesz to tam? Klep. Ojej, co tam było? No, gdzieś tutaj. Chyba, to jest. Jest git. O! Ile kosztuje ten kokos? Jeden kosztuje 8 zł. Nie wiadomo, które to... I to jest całe opakowanie. No, bardzo malutko tego. No, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, może tego nie trzeba dużo. No, ja nie wiem, nie znam się. Jestem ciekawa, wysadzicie sami takie rzeczy, że wysadzacie w domu i potem to przekładacie i tak dalej, czy raczej olewka i kupujecie od razu gotowe? W końcu. To posadzili. O, jaki wielki krzaż! Jaki wielki krzaż! A ja go śmiesznie idzie jak robot. O, pomachał mi! Krótko, pysk machami. Obracam się. Szukam gnoju. Nie ma. Chyba się ze mnie napierniczają. On nie ma jednego czułka. Temu tak dziwnie chodzi! On chodzi jakby się wspinał na Everest. Co mam zrobić z tym chrząszczem? Powiedz mi, co ja mam z nim zrobić? No na pole go wynieś. Co go wynieś? O ty! Boisz się, dygasz się? Się dygasz? Chcesz zobaczyć ogromnego żuka? Tak. No to zobacz, popatrz. Co? Żuk. Idź
Idzie. Co on robi, myślisz? U stolika. Do stolika? Duży? Tak. Ja boję. Boisz się go trochę? Tak. Czemu się boisz żuka? Ale jestem ciekawy, co? Żuk ci kiedyś coś zrobił i nigdy ci nic nie zrobił. Idzie do ciebie chyba? Nie, idź! Żuki nie gryzą chyba. Był ktoś kiedyś gryziony przez żuka? O, idzie. No, już ci nie odpowie. Bierz żuka, bo on zaraz się tutaj ej, żuczek, idź. Weź go, przegoń drugą stronę. Obróciłaś go na lewo? Tak, udaję, że zdech. Ale tak najbardziej nad nim zapanuję, ponieważ nie będzie chodził. Mamy czas, aby go w bezpieczne miejsce przenieść. No bym go dał na pole po prostu. Ojej, chyba mu muszę lepiej pomóc, bo... A nie, daję sobie radę chyba. Chyba już się obróci, jak myślisz? Popatrz, jak się obrócił. Mama mu pomogła, bo trzeba zwierzakom pomagać, wiesz? Bam, tata go zaraz wyniesie. No chodź. Idziemy. Wyrzucić. Znaczy w sensie, że oddać na pole. No, na pole. Bo on na polku mieszka, wiesz? Tak. No, idę go zanieść. Opłaka. Stara się szybko chować. No mówię ci! Chcesz tego liścia? Obróć go na plecy, wtedy będzie grzeczny. Co to? Och! Krzyś jest na plecach, nie może się odwrócić! Żuk go przewrócił. Boże, co tu się dzieje? Chodzisz w białych skarpetkach po ziemi, kochani. Ty masz inny kolor. Zupełnie inny kolor. Nie ma dziuba. Nie ma dziuba. Kochani, chcesz kogoś upominać? Sam bądź nienaganny.